sobie opening tych oto jajeczek z Kinder Joya z Harrym Potterem wersja Quidditcha. Mam nadzieję, że będzie więcej Funko Popów niż w zeszłym sezonie, jak gdyby, jak można to tak nazwać. Ponieważ pamiętam, że w tamtym sezonie miałam mnóstwo bransoletek, w ogóle prawie wcale Funko Popów na początku, potem dopiero się pojawiły. Także miejmy nadzieję, że tym razem będzie lepiej i że będzie chociaż jedyny chociażby złoty Harry Potter, który ponoć jest wyjątkowy. Także zaczynamy. Otwarłam sobie pierwsze jajeczko. W sensie to jeszcze jest nieotwarte, ale pierwsze jajko. I proszę bardzo, co my tu mamy? Złotego Harry'ego Pottera. Przed sekundą o nim mówiłam, także bardzo się cieszę. Także udało się. Mamy pierwszą zdobycz. Po pierwsze jest to figurka, a po drugie jest to złoty Harry Potter. Drodzy Państwo, coraz lepiej idzie. Moi drodzy. Tutaj może być czasami. I żeby nie było, ja tego nie brałam po kolei czy coś, nie? Ale mamy drugiego złotego Harry'ego Pottera. Nie wiem, co mam powiedzieć. Kolejną Funko Popową figurką, jak się okazuje, jest Harry Potter. Tym razem nie złoty, aczkolwiek zwykły. On ma taki fajny płaszczyk tutaj, czerwony, i Nimbusa 2000. Kolejne jajko do mojego męża odkładamy. Widzicie? To w ogóle nie... Ej, tam jest coś? Halo? To w ogóle nie szeleści, tak jakby nie było figurki. Ale zobaczymy. Ej, patrzcie. Nie szeleściło, nie? Także to fake chyba z tym szeleszczeniem. Ogólnie to w każdej figurce... Boże, w każdym jajku. Jest coś takiego, że pokazują, jakie są tam rzeczy. Ten złoty z Harry Potter, którego już miałam dwa, to jest niby złoty i taki niesamowicie, wiecie. A już miałam dwa. Także no nie wiem. Kolejne jajeczko. Maria, otwarte jajko miałam. Czekajcie, otwarte jajko. A z niego wysypał się kolejny Harry Potter. Sorry, nie wiem, co na to producent, aczkolwiek ja myślę, że to żaden taki, wiecie, żaden taki wow i w ogóle ten złoty Harry Potter. Tutaj też powinno być coś ciekawego. Harry Potter, aczkolwiek tym razem nie złoty oczywiście, tylko jest to Harry Potter na miotle, który chyba służy do kabli, coś takiego słyszałam. Także taka oto zabaweczka, figurka, nie wiem jak to można nazwać, no nie jest to Funko Pop, ale wiecie. I tak myślę, że mam dużo Funko Popów, bo mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć Funko Popów, no z czego trzy złote, ale no. Tutaj też chyba nie będzie Funko Popa. Oj. I nie, jest. Jest to, już myślałam, że to Snape. No kurczę, Cho. Jest to Cho Chang. Cho? Tak, chyba dobrze powiedziałam. I też ma taką, widzicie, miotłę i ten płaszcz taki quidditchowy. Tylko Hermiona chyba nie miała, bo ona w sumie nie grała. Kolejne. Nie mam pytań. To jakiś opening złotych Harry Potterów. Kolejny Harry Potter, złoty, i żeby nie było, obok mam kolejne trzy. Także łącznie cztery złote Harry Pottery. Tutaj mamy kolejnego Funko Popa. Jest to Hagrid. Hagrid za bardzo się nie zmienił, tylko tyle, że trzyma rolnetkę. Ale w sumie on też nigdy nie był taką osobą w tej szkole, żeby tam, wiecie, miał jakąś płaszcz, pelerynę, coś takiego, więc no. I tutaj brzmi, jakby też nie było figurki, aczkolwiek no tam była.
Tutaj mi się jakaś naklejka wysypuje. O tak, tak, tak. Mam rację. Tutaj jest taka jakby zakładka Luny. Tylko poczekajcie, buzię jej trzeba przykleić. Krzywo tak troszkę, ale... Ale no cóż. Dobra tam. Dobra, będzie miała krzywą twarz. Jest tu taka jakby, nie wiem, zakładka albo zawleczka do kluczy, coś takiego. Tam jest w środku instrukcja, także sobie oblukam, ale jest to Luna. Także z 10 jajek powiem Wam, że jest całkiem spoko, bo mam 8 figurek, z czego 4 złote. I tylko dwie poza... Ojeju. Poza Funko Popowe figurki. I są to Luna i Harry, także myślę, że jest dużo lepiej niż w zeszłej wersji. A Wy co sądzicie? Ta wersja czy tamta? Którą wolicie? I powiedzcie mi, jak to jest z tym złotym Harry Potterem, bo ja osobiście tutaj miałam jakiś opening złotego Harry'ego Pottera, Funko Popa, ale ponoć jest on wyjątkowy.